Strasznie dziwnie się czuję z tym warkoczem na boku, słuchajcie. No. Nie mogę ogarnąć tych włosów ostatnio. Witajcie kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii TOP 3 na moim kanale. Linki do wszystkich poprzednich odcinków, jakie zrealizowałam z tej serii, możecie znaleźć w opisie pod tym filmem. W dniu dzisiejszym przychodzę do was z taką krótką prezentacją trzech najlepszych tym razem korektorów pod oczy oraz do twarzy. W zależności od tego, co kto do czego chce sobie użyć. Z zamysłu te odcinki miały być króciutkie, więc już śpieszę do was z szybciutką prezentacją. Warte podkreślenia jest to, że kolejność, w jakiej przedstawiam te produkty, wcale nie świadczy o tym, że ten, który jest na pierwszym miejscu, jest najlepszy. Po prostu wszystkie te produkty są moim zdaniem na podium, czyli są na pierwszym miejscu ex aequo. Pierwszy i zdecydowanie najlepszy produkt, z jakim kiedykolwiek miałam do czynienia, jeżeli chodzi o korektory, jest to L'Oreal True Match. Jest korektorem, który ma kryć niedoskonałości. Moim zdaniem ten korektor ma bardziej funkcję rozświetlającą, szczególnie jeżeli chodzi o właśnie rozświetlanie takich głównych obszarów twarzy. Mam tutaj na myśli czoło, nos i obszar pod oczami. Ten korektor również jest fajnie kryjący pod oczy, natomiast nie jest to jeszcze taka najwyższa półka krycia. Dlatego też, kiedy potrzebuję mega krycia, to używam go wraz z jeszcze innym produktem, który za chwileczkę wam zaprezentuję. Natomiast jeżeli chodzi o sam ten korektor, to spełnia on dokładnie wszystkie moje oczekiwania, ponieważ jest lekki, ponieważ nie przesusza skóry pod oczami, nie ściera się, wręcz bym powiedziała, że zastyga. Super się wkomponowuje w skórę, bardzo fajnie się łączy z podkładami, niezależnie od tego, czy są to L'Oreale, czy nie L'Oreale, jeżeli chodzi o podkłady. I niesie też bardzo ogromny plus, jakim jest rozświetlenie. Moim zdaniem są to bardzo ważne aspekty, ja na te aspekty zwracam uwagę. Jeżeli chodzi o jego cenę, to zalecam go kupować przez internet, ponieważ wtedy możecie go wyhaczyć za 20 zł, a w sklepach jednak stacjonarnych, nawet jeżeli są jakieś promocje, to nie zawsze jest on aż tak w dobrej cenie. Bardzo mamy szeroką gamę kolorystyczną, jeżeli chodzi o dostęp w tym aspekcie, ponieważ możemy znaleźć kolory od najjaśniejszych, tak jak ten kolor 1 Ivory, oraz bardzo też ważne jest to, że one nie są różowe, nie wpadają w różowe tony. Tak jak z podkładami zwracam na to uwagę, tak samo z korektorami. Więc tutaj do wszystkich tych, którzy również mają takiego fioła na punkcie żółtych tonów, to właśnie tutaj możecie śmiało sięgać po te produkty, ponieważ one właśnie taką gamę kolorystyczną posiadają. Kolejny produkt, który również nie jest produktem jakimś drogim, a wręcz bym nawet powiedziała, że jest bardzo tani, a jest naprawdę bardzo fajny, jeżeli chodzi o krycie. Jest to korektor Liquid Concealer z Golden Rose. Ja wielokrotnie już mówiłam chyba o tym i też używałam go w różnych filmikach typu Get Ready With Me albo w tutorialach. Pokazywałam tam właśnie, jak on się prezentuje w sytuacji, kiedy chcemy przykryć cienie pod oczami. Także ja jestem bardzo zadowolona z tego. Uważam, że moje cienie pod oczami są średnie, nie są może jakieś mega ogromne. Natomiast są na tyle doskwierające, że należy je przykryć, ponieważ jeżeli nie są przykryte, to makijaż wygląda nieestetycznie, a twarz wygląda na zmęczoną. W związku z tym ja poszukuję korektorów, które dają krycie. I ten korektor właśnie ma bardzo gęstą formułę, bardzo fajnie wklepane palcami kryje nasze cienie pod oczami, a przypudrowany jeszcze pudrem sypkim z Vivo Fixing Powder tworzy kompletnie zgrany duet. Także ja jestem tym korektorem zachwycona, o czym świadczy to, jakie jest jego zużycie oraz to, że jest to już któreś moje opakowanie. Jeżeli chodzi o gamę kolorystyczną, podobnie jak prezentowany przed chwilą przeze mnie korektor z L'Oreal, te korektory z Golden Rose również są dostępne w gamie kolorystycznej około żółtej, w związku z czym nie musimy się bać tego, że będziemy mieć takie jakieś dziwne przebarwienia pod oczami, nie współgrające z kolorem naszych sińców, co jest też istotne. Dlatego też ja sięgam najczęściej po numerek 01 albo 04. Te dwa numerki moim zdaniem są idealne. Co prawda nie ma takiego całkiem w ich gamie mega, mega jasnego odcienia tego korektora. Natomiast myślę, że też pod oczy, w zależności od tego jakie macie cienie, takich też szukacie produktów. I akurat tutaj bardziej myślę, że on jest do tego, aby zniwelować takie przebarwienia pod oczami. Typu jakieś takie sinawe ślady. Niżeli właśnie do tego, żeby rozświetlić tą skórę. Dlatego też bardziej skłaniałabym się ku temu korektorowi, chcąc właśnie znaleźć krycie i zniwelowanie koloru fioletowego pod oczami. I ostatni produkt, to chyba będzie krótki odcinek, i ostatni produkt jest to produkt, który docelowo jest a la kamuflażem, bym powiedziała.
Jest to produkt z Avonu, jest to Ideal Flawless Cream Concealer. Wygląda on w ten sposób. Wygląda typowo jak właśnie kamuflaż, jak możecie zauważyć, ale w przeciwieństwie do typowych kamuflaży typu Catrice, takich drogeryjnych, nie jest on taki zbity i jest on, bym powiedziała, bardzo kremowy, jest on bardzo leciutki. Mnie osobiście on się świetnie sprawdza pod oczy. Nic mi się z nim nie dzieje, nic mi się nie waży, nie daje on takiego wykończenia ciężkiego, jak ogólnie dają kamuflaże, czego kompletnie nie zalecam też pod oczy. Ten kamuflaż jest bardzo jaśniutki, jest to kolor Fair i on po prostu jest idealny moim zdaniem. Jeżeli potrzebujecie zrobić sobie makijaż, który będzie perfekcyjny, jeżeli chodzi o obszar pod oczami, czyli idealnie przykryć cienie pod oczami, i do tego jeszcze sobie na przykład rozświetlić ten obszar lub wykonturować sobie na mokro po prostu buzię, to to jest moim zdaniem ideał. Kompletny ideał, nic więcej mi nie potrzeba, mogę posiadać tylko ten jeden produkt i wykonam nim makijaż twarzy w różnych wariantach. Czyli zrobię sobie makijaż dzienny z delikatnym przykryciem cieni, zrobię sobie makijaż wieczorowy, aby sobie bardzo wyraźnie podkreślić cienie pod oczami, tak żeby w ogóle były całkowicie zniwelowane. Wykonturuję sobie nim twarz w obszarach, które chcę rozjaśnić, także no po prostu moim zdaniem to jest kompletny ideał. Ja bardzo często, kiedy potrzebuję przykryć cienie pod oczami, ale też rozświetlić obszar pod oczami, używam właśnie najpierw delikatnie wklepując ten produkt, a następnie właśnie jeszcze rozświetlam obszar pod oczami tym korektorem z L'Oreala. Także to jest taki duet, którego ja bardzo często używam. I zamiennie do tego też używam korektora z Golden Rose, więc to są takie moje trzy ulubione i najbardziej przeze mnie polecane korektory. Bardzo istotne w tych wszystkich korektorach jest to, że tak jak wspomniałam wcześniej, nie przesuszają one skóry pod oczami, ani też, przynajmniej u mnie, nie zauważyłam, żeby się w jakikolwiek sposób przemieszczały czy ważyły. Oczywiście wartym wspomnienia jest fakt, iż każdy produkt kremowy, który dajemy pod oczy, musi być przypudrowany, ponieważ jeżeli tego nie zrobicie, to ta dolina, tak zwana dolina łez, będzie się tutaj wyraźnie odznaczała. Możecie tego w cudzysłowie nawalić kupę, a naprawdę nie będzie efektu. W związku z czym zawsze nałóżcie cienką warstwę, przypudrujcie i wtedy zobaczycie, że efekt będzie naprawdę fajny. I też taka moja rada, tutaj dygresja, może nie jest to do końca już temat korektorowy, ale ogólnie starajcie się, dziewczyny, malować w świetle dziennym. Naprawdę to robi bardzo dużo. Wiele z Was bardzo często mi mówi lub pisze w wiadomościach na Facebooku, na mojej stronie, pisząc do mnie wiadomości prywatne, że na przykład jaki ja polecam korektor pod oczy, bo każdy, który one dotychczas miały, jest taki, że mogą go nawalić tonę, a i tak wygląda to beznadziejnie. Wtedy ja pytam się zawsze, ale to zawsze, w jakich warunkach wykonujesz makijaż twarzy? I zazwyczaj jest, no w łazience, a czy w łazience masz okno? No nie mam okna. A jakie masz światło? No światło sztuczne. I w takim świetle zawsze będzie Wam się wydawało, że macie nieprzykryte cienie, bo cień po prostu pada inaczej, światło pada inaczej i dlatego Wam się wtedy wydaje, że po prostu wygląda to okropnie. Ale jak sobie wtedy spojrzycie w światło dzienne, jak postawicie sobie lusterko właśnie naprzeciw, że Wasza twarz będzie naprzeciw okna, to zobaczycie, że ta twarz wygląda bardzo promiennie i bardzo korzystnie. Także tutaj to jest taka moja mała rada, taki mój może trik trochę, bo wiem, że wiele z Was ma z tym problem. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje ulubione korektory. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jak zawsze, jakie są Wasze ulubione korektory i jakie polecacie mi do przetestowania, tak abym w serii z produktami, które polecają mi widzowie, mogła wytestować lub zrecenzować produkt, który mi polecałyście i którego ja użyłam na moim żywym organizmie. Także dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli jesteście ciekawe filmików, które powstały również z tej serii, to tak jak wspomniałam na wstępie, odwołuję Was do opisu, tam znajdziecie linki do wszystkich dotychczasowych odcinków, które powstały z serii TOP 3. A ja pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Koniecznie dajcie mi jeszcze znać w komentarzach, czy w ogóle pasuje mi taki śmieszny warkocz oraz takie jarzące usta, ponieważ one na żywo są bardzo jarzące, a wydaje mi się, że są całkiem ciekawe. Dobra, koniec tego gadania, widzimy się w następnym odcinku, pozdrawiam Was serdecznie, pa!